Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, pragniemy wsłuchać się i medytować Słowo Boże, wzywając Ducha Świętego o Jego światło, gdyż On jest Jego pierwszym autorem. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z niebios wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich. Przyjdź światłości sumień. Potrzebujemy Twego światła. Chcemy, abyś objaśnił nam Twoje działanie w nas i w naszych wspólnotach wiary. Na temat Twojego działania w nas odsyłasz nas do Tego, który Ciebie zesłał od Ojca, do Jezusa Chrystusa, który mówi do Nikodema o konieczności nowego narodzenia. Uczony w Piśmie nie może tego zrozumieć, bo myśli o zrodzeniu cielesnym. Jezus natomiast mówi o narodzeniu duchowym. Jezus wyjaśnia Nikodemowi tę tajemnicę nowych narodzin w słowach. Wiatr wieje, kędy chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Najdoskonalej ujawnia się działanie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich, gdy objawia nam, że stąpił na apostołów w zjawisku gwałtownego wiatru. Obraz gwałtownego wiatru i wichury wyraża potęgę, wolność i transcendencję Ducha Bożego. Także w naturze wiatr jest wspaniałym wyrazem siły burzliwej i nieujarzmionej. Obraz natomiast tchnienia i oddechu, to znaczy lekkiego powiewu, oddaje natomiast dobro, delikatność, spokój i immanencję Ducha Bożego. Duch tchnie, kiedy chce i kiedy chce, w taki lub inny sposób. A my mamy szanować tę wolność Ducha Bożego. Duch Święty działa, daje się to odczuć na każdej stronie Dziejów Apostolskich jako bardziej aktywnego i czynnego niż człowiek. To Duch Święty podpowiada słowa, jakie Piotr ma mówić przed Sanhedrynem. Postawili ich w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadome wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Z mocą Ducha Świętego stają apostołowie przed prokonsulem czy rzymskimi gubernatorami. To Duch Święty ożywia nauczanie apostołów, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się na mądrości, nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop. Dworski urzędnik królowej etiopskiej Kantaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział Du do Filipa. To on umacnia męczenników. Szczepan, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. To Duch Święty prowadzi Piotra do domu Korneliusza, który modlił się w swoim domu, i wtedy stanął przed nim mąż w lśniącej szacie i rzekł: twoja modlitwa została wysłuchana. Poślij do Jaffy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem płótna ze zwierzętami skażonymi i nieczystymi, powiedział do niego Duch: poszukuję cię trzech ludzi. A kiedy przybył i wygłosił kazanie, wtedy Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki, a później ci, którzy oskarżali Piotra, że mówił z poganami, zdziwili się wierni pochodzenia żydowskiego, że dar Ducha Świętego wydany został także poganom. To on wskazuje drogę apostołom. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przebywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Święty im nie pozwolił, tak mówi święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. To wszystko dokonuje Duch Święty, ten sam, wczoraj i dziś. Starsi pamiętają znaki dobrej woli i słowa głębokiego uczucia papieża Jana XXIII w stosunku do braci odłączonych, nazywanych braćmi umiłowanymi. Któż nie pamięta także uścisku papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, a także kroków duchowej jedności z braćmi w wierze świętego Jana Pawła II. Jednak w czasach apostolskich i w całej historii Kościoła są dowody, że działanie ludzi przypisywanych sobie treści to często ulegały wypaczeniu, chociaż mówią, że to jest właśnie owoc wiatru i tchnienia. Gdy człowiek akcentuje siebie w działaniu, a nie Boga, wówczas źródłem takiego działania jest duch cielesny, podający się za anioła światłości. Warunkiem podstawowym prawdziwości charyzmatu jest duch pokory i miłości z Boga pochodzącej, całkowitego zawierzenia Jezusowi Chrystusowi, wierność dla Ewangelii i autentyczna świętość. Bez świętości i wierności dla Ewangelii ekumenizm nie przyniesie żadnych owoców, gdyż sprowadza się do taktyki ludzkiej, do miłości tego świata, którą Bóg ogłosił głupstwem. Chrystus wybrał apostołów i ustanowił z nich kolegium pod przewodnictwem Piotra. Obdarzył ich pełnią Ducha Świętego, aby byli stróżami wiary, czyli by dokonywali rozróżniania duchów. To do apostołów udał się święty Paweł, apostoł w obliczu zarzutów, że wbrew Piotrowi i całemu kolegium apostołów głosi Ewangelię poganom. Zgromadzeni na pierwszym soborze w Jerozolimie apostołowie jasno dowodzą, że to Duch Święty kieruje decyzjami Kościoła. Tak pisze święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego ciężaru.
Pierwszym działającym jest działającym następcy świętego Piotra i biskupów na soborze Duch Święty. Jestem sam świadkiem Ducha Świętego i jego działania jako uczestnik synodu biskupów w Rzymie w 1990 roku na temat formacji kapłańskiej. Środki przekazu każdego dnia informowały, że głównym przedmiotem obrad są dwie sprawy. Święcenia mężczyzn żonatych, tak zwani viri probati, i zniesienie celibatu. Tych tematów na synodzie nie poruszano. Głównym tematem była formacja duchowa kapłanów, by byli viri sancti, mężowie święci, a nie viri probati, mężowie doświadczeni. I tym się różni duch tego świata od Ducha Świętego, którego działanie odczuwa się w każdym głosie ojców synodalnych i w nauczaniu Kościoła. Doświadczenie lat posoborowych i wielu dyskusji u teologów w ciągu ponad 60 lat kapłaństwa uświadamia mi pewnego rodzaju dekadencję duchową w dziedzinie wiary. Coraz bardziej ludzie Kościoła, nawet duchowni, usiłują zastępować Boga i budować swój Kościół według własnych pomysłów. Przykładem budowania Kościołu według własnego pomysłu jest Pawłowa krytyka podziałów, jakie powstały wśród Koryntian. Święty Paweł tak pisze w liście do Koryntian. Doniesiono mi bowiem o was, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem Kefasa, ja jestem Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Kościół nie jest ani Pawła, ani Apollosa, ani Kefasa. Znakiem rozpoznawczym Kościoła jest Jezus Chrystus, który mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Święty Paweł wyjaśnia Koryntianom: przez Niego bowiem zostaliście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest powiedziane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Duch Święty faktycznie działa jak wicher, jak wiatr, mocno, i jak oddech wewnętrznie. To działanie charyzmatyczne i bardzo skuteczne. Ale Duch Święty działa także w ustanowionych przez Chrystusa apostołach i ich następcach, których zadaniem jest strzec depozytu wiary. Ma niezwykłą wolność charyzmatyczną w Kościele, o czym świadczą wspólnoty życia konsekrowanego, ruchy, grupy czy wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia. Każde z nich ma nieco inny odcień działania ewangelicznego i wzajemnie się dopełniają. Jednak o ich ewangelicznym autentyzmie zawsze decyduje Urząd Nauczycielski Kościoła, obdarzony charyzmatem nieomylności w zachowaniu prawdy i miłości Chrystusowej. Duch Święty działa w Kościele w charyzmatach, dopóki jest Duchem Bożym. Gdy z powodu ludzkiej pychy, chciwości czy innych słabości zaczyna stawać się duchem tego świata, wtedy jest rozpoznany i wezwany do nawrócenia, aby się opamiętał i powrócił do jedności wiary.
Zakończmy Słowo Boże modlitwą do Ducha Świętego. Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł tego, co święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, abym nie utracił tego, co święte.